Religia, dogmaty i tradycja często definiują, co jest dozwolone, a co nie, jeśli chodzi o czerpanie przyjemności z życia. Wiele z tego, co naturalne i instynktowne, zostało naznaczone jako grzech lub coś, czego należy się wstydzić. Tymczasem nasze pragnienia i potrzeby są częścią naszej ludzkiej natury. Czy powinniśmy je tłumić w imię dogmatów, które być może nie mają już związku z naszą współczesną rzeczywistością? Życie w ciągłym poczuciu winy, strachu przed potępieniem za czerpanie przyjemności z życia, prowadzi do frustracji, depresji i poczucia niespełnienia. W imię czego rezygnujemy z radości, którą może dawać nam życie? Czy na pewno to, co nakazuje religia, dogmaty i tradycja, jest tym, co czyni nas lepszymi ludźmi? A może to tylko kolejne kajdany, które zakłada na nas społeczeństwo? Życie jest zbyt cenne i krótkie, by żyć według reguł, które nas unieszczęśliwiają. Czy religia, dogmaty i tradycja, które od wieków stanowią fundamenty naszych społeczeństw, nie stały się przypadkiem klatką, która więzi nasz umysł i ogranicza naszą wolność? W tym materiale stawiamy odważne pytania i kwestionujemy to, co wielu uznaje za święte i nietykalne. Religia, dogmaty i tradycja to filary, na których opierają się społeczeństwa od wieków. Wielu postrzega je jako fundamenty moralności, kultury i tożsamości. Ale czy te same elementy, które mają za zadanie nas chronić i kierować naszym życiem, nie stają się czasami klatką ograniczającą nasze możliwości poznawcze, swobodę działania i czerpania przyjemności z życia? Czy te filary rzeczywiście służą naszemu rozwojowi, czy raczej nas krępują, odbierając możliwość czerpania radości z życia? Religia, z założenia, ma dawać odpowiedzi na pytania, które nurtują ludzkość od zarania dziejów. Jednak te odpowiedzi często są podawane w formie niepodważalnych prawd, dogmatów, które nie dopuszczają sprzeciwu. Kiedy w religii brak miejsca na wątpliwości, krytyczne myślenie i pytania, może stać się ona narzędziem ograniczającym wolność myślenia. W historii wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których osoby próbujące przekroczyć granice wyznaczone przez religię były prześladowane, piętnowane, a nawet karane śmiercią, tak jak Giordano Bruno, Joanna d'Arc, czy też Barbara Zdunk. Czy można rozwijać się intelektualnie, kiedy każde odstępstwo od religijnej normy jest potępiane? Czy nasza ciekawość świata, chęć poznania nowych idei, nie są ograniczane przez strach przed potępieniem? W epoce informacji, gdzie dostęp do wiedzy jest niemal nieograniczony, trzymanie się sztywno religijnych dogmatów może prowadzić do ciężkiej postaci stagnacji intelektualnej. Dogmaty religijne i ideologiczne to niezmienne prawdy, które nie podlegają dyskusji. Ale czy to, co kiedyś było uważane za absolutne, nie powinno być poddane ponownej ocenie w świetle nowych odkryć i zmieniających się okoliczności? Dogmaty mogą być postrzegane jako próba zatrzymania świata w miejscu, w którym jest to wygodne dla tych, którzy je tworzyli. Zamiast elastyczności i otwartości na nowe perspektywy, dogmaty wprowadzają skostniałość i zamykają przed nami nowe drogi poznania. Czy trzymanie się dogmatów, które były ustalone setki lat temu, nie jest sprzeczne z postępem ludzkości? Przecież one ograniczają naszą zdolność do adaptacji, do zmiany, do zrozumienia, że świat nie jest czarno-biały. Dogmatyczne myślenie prowadzi do podziałów, konfliktów i zamykania się na inne punkty widzenia, co w dłuższej perspektywie jest destrukcyjne zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Tradycja często jest postrzegana jako kotwica, która utrzymuje nas w miejscu, przypominając o naszych korzeniach i historii. Ale czy ta kotwica nie ciągnie nas w dół, kiedy próbujemy płynąć naprzód? Tradycja bywa usprawiedliwieniem dla wielu nieaktualnych, a nawet szkodliwych praktyk, które przetrwały tylko dlatego, że zawsze tak było. Ogranicza naszą swobodę działania, nakładając na nas społeczne role, które nie zawsze odpowiadają naszej prawdziwej naturze.
Czy powinniśmy trzymać się tradycji tylko dlatego, że tak już jest? Czy nie jest to pułapka, która nie pozwala nam żyć pełnią życia, wolnym od oczekiwań i nakazów, które nie mają już sensu w nowoczesnym świecie? Tradycja, zamiast być inspiracją do tworzenia nowych wartości, często jest przeszkodą w dążeniu do wolności i samorealizacji.